Jest. Forum. Zaczynamy. Wyrażenie zgody na sprzedaż drogę w przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącą własność gminę miejską Kraków położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Starowiśnej 4 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 170/1424 w nieruchomości wspólnej. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1399, pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Witkowicz. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, projekt uchwały dotyczy sprzedaży przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej lokalu konkretnie mieszkalnego położonego przy ulicy Starowiśnej nr 4. Jest to lokal o powierzchni 164 m30 cm, położony na pierwszym piętrze budynku składający się z 4 pokoi, łazienki, pomieszczenia gospodarczego, 2 ubikacji. Cena nieruchomości lokalowej została określona na kwotę 895 257 zł, to jest po 5449 zł za metr kwadratowy. Lokal nadaje się do remontu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych jest, chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Chciałbym państwa poinformować, że Komisja Mienia i Przedsiębiorczości pozytywnie zaopiniowała druk. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 3 września 2013 roku godzina 15, ostateczny termin wyrażania poprawek 5 września 2013 roku godzina 15.